Cześć wszystkim! Znowu po 7. To dalszy ciąg Hellblade. Zeona Sacrifice. Dobra. Jak zapowiedziałem, wchodzimy do prawych drzwi. Idziemy walczyć z jednym z bóstw. Żeby otworzyć drzwi do Helheimu. Gdzie próbujemy odzyskać duszę ukochanego Senui. Surt, the fire giant has answered. He comes from a land older than mankind. And the Northmen call upon his flaming sword to raise their enemies to the ground. Find him, Senua. And spill his blood. Okej, robi się. Na razie jednak kolisa wygląda całkiem znośnie. A to jest twarz. Właśnie nie zauważyłem tego wcześniej, ale to jest twarz. Senua, we each walk these lands, gazing towards different horizons. Some of us further than others. Your father cannot see what you see, but there is nothing wrong with seeing the world the way you do. Okej. Nie wiem, czy to powinno się w ten sposób aktywować, czy to jest również wynik tego, że już drugi raz gram w tę grę. Znaczy nie do końca, ale mimo wszystko. W każdym razie to jest matka Senui, która później gdzieś nam się przedstawiła na streamie. Teraz nie zrobiła tego. Okej, dobra. Jest jakaś dolinka. Tam mamy drzwi. Przyjrzyjmy się najpierw drzwiom. Są dwa symbole. Okej. Ała. Zaskoczyłeś mnie, stary. Tak się nie robi. Ała. Tak, lepiej. W okazji życie jakoś się regenuje w trakcie walki. Chyba z czasem. Nie jestem jeszcze dokładnie tego pewien. Ale jakoś tak to działa. Jak widzicie, ekran przestał być już czerwony. W okazji włosy czasem pomagają nam w walce. Zwłaszcza później, kiedy będzie kilka przeciwników. Albo kiedy przeciwnicy robią ciężkie ataki. Okej. To również była łatwa walka. Dobra, spójrzmy na te wrota. New York! Okej, tam już widzę kawałek pierwszego znaku. Okej, dobra. Czy tak zadziała? Nie, tutaj powinno zadziałać. O tak. Właśnie, żeby niektóre znaki aktywować, będziemy musieli kreatywnie podejść do otoczenia. Dobra. Drugi symbol by chyba był gdzieś tam. Tak, na tym wzgórzu. O, no to chyba już widzimy jego kawałek. O, chyba tak. O tak.
No i dobra. Deszcz? The path to Helheim is sealed to the living. You already walk amongst the dead. Look towards the gate and you will see that it has opened. Okolica się poprawiła. Przy okazji grzmi. Powinno zapadać w końcu. Ta brama się otworzyła w końcu? Bardzo. Czekajcie. Coś musiało mnie zaskoczyć. Ci ludzie z północy nie należą do miłych ludzi. Zdecydowanie. Okej. Mamy nowy typ drzwi. Każdy z dwóch bóstw, który mamy pokonać, dysponuje trochę inną, specjalną mechaniką. Aj! Przycisk blokowania to bumper. Nie trzymam palców na bumperze. Jak tak wyskakuje z nagle, to mnie nie zaskakuje. Voila! No spróbuj. Okej. Ała! No dobra, zaczęło się. Okej, dobra. Musimy uciekać. Okej, dobra. Musimy teraz już pozycję trzymać. Kamera trochę nie utrudnia walki z wieloma przeciwnikami. Okej. Fajnie widzieć, że zmieniają się ich animacje, kiedy oberwą. Zaczynają się trzymać za ranne miejsce i tak dalej. Bardzo ładny szczegół. Dobra, i doszliśmy do nowego typu bramy. Okej, dobra. Na razie szukamy ognia. No właściwie przyszliśmy stąd? Nie. To jest ołtarz. Dobra, no to czas na ofiarę. Cokolwiek to oznacza. Nie fajnie. Biegnij, Senua! Nie fajnie. Phew. Hell will not give you the answers you want. But you mustn't look away from the horrors it does offer. Because you cannot overcome suffering. If you refuse to look at it. A jego spojrzenie na końcu. Mocne było.
chyba będziemy musieli... Otwierać te wrota, będziemy musieli chyba przechodzić ostatnie chwile ludzi, którzy zginęli w płomieniach Surta. Dobra, ta ścieżka jest zamknięta. Wierzcie mi na słowo? Ale się później otworzy. A! Zresztą głosy potwierdzają moje słowa. Głosy wiedzą. Tak. To jest strzałka. Chyba pominęliśmy jakiś kamień. Wygląda na to. Dobra, nieważne. The Northmen tell this story. Before the Earth was created, there was a world called Muspel. Because it was in the south, it was bright and hot, flaming, burning. Sparks that flew out from Muspel became the stars. Other sparks melted ice in the frozen world of Niflheim, creating the body of the first giant, Ymir. Muspel is one of the nine worlds, and is now the land of fire giants. The people from elsewhere cannot endure a journey there. Okay, więc nie idźmy tam. Mamy kolejne wrota. Dokładnie. Pogoda się nagle zmieniła. Raczej światło. To jest dobra porada. To są bardzo dobre porady. Głosy jednak pomagają nam. O, kolejny kamień. Northmen say that the defender of Muspel is called Surt, the foremost of the fire giants. His name means the Black One, because he is like something burnt. The Northmen believe that he sits at the border of Muspel with his flaming sword, and at the end of the world he will leave his post. He will travel to Asgard and Midgard, waging war against all the gods. He will be victorious, and then burn the whole world with fire. Okej. Okay. Jeżeli takie uważa zwycięstwo, to... Okej. Okay. Dobra. Jesteśmy gdzieś już? Tak, jesteśmy blisko kolejnej ofiary. The Northmen made fire sacrifices, burning slaves like me to reveal the path to Surt. I searched for meaning. In their suffering, in their eyes. But they just screamed like helpless pigs. Co to dużo nie znaczy? Dobra. Musimy się tam dostać. Myślę, że tutaj będzie zejście. Dobra, aktywujmy to. I przygotujmy się do biegu. Tak jak wcześniej. Biegnij, synu, łopo, biegnij! Okej, dobra, to jest ścieżka. Daj w dół. Szybciej, synu, o, szybciej! Tak, wszystko zaczęło płonąć. Ograniczoną drogę. Okej, dobra, już widzimy. Bramę. Idziemy. Ła! Kawałek! Biegnij! Do your gods answer your prayers, Senua? I asked the gods for mercy, all of them, even theirs. None answered. In the end, I set myself free. Defy the gods, Senua! Find your own path, like I find mine! My gods abandoned me! I am alone. Znajdując się w takim miejscu, chyba nie można dojść do innych wniosków. Okej, więc mówi, że po 9 latach w końcu udało mu się uciec.
Mamy kolejną bramę. I jakieś spalone chaty. I kolejną, tylko że zwykłą bramę. Weźmy się za nią najpierw. Czy tu jest? Nie. Dobra. Skup się, Zenua. Szukamy takich rzeczy. Dobra. The Northmen of Hell worship the Devourers, insatiable gods of darkness. I come from Erin, Senua, where I once followed my own gods, the Tuatha De Danann. Why did you abandon your gods? Senua, I was a man of knowledge, not a warrior. To survive, I did things. Bad things. Like you, Senua. The man I once was has died. And when that happens, even gods you worship can die with you. Czy mam już jakiś symbol? Chyba nie. Okej, gra na szczęście nam podpowiada, jakiego symbolu możemy, jaki symbol możemy znaleźć w okolicy. O, patrzcie. To było podchwytliwe. A, dobra. Teraz czegoś takiego szukamy. O! Kamień. The Northmen say that at Ragnarok, the sons of Muspel will travel to battle in the ship called Naglfar, the corpse ship. And when the sons of Muspel leave the ship and ride to battle, it will be as though the sky had split open, and Surt will lead them. Wherever he goes, flame will erupt before him, and fires will burn behind him. O, tutaj. Coś chyba związanego z tymi drzewami. Zabawne. Zawsze myślałem, że Ragnarok jest związany z jakąś wielką zamiecią. Cóż, znacznie niewiele wiedziałem. O, dobra. Ale to nam chodzi. Świetnie. Dobra. Tam jest nasza brama ofiary. To jest zwykła brama. Zobaczmy, co tutaj mamy. O! Mamy... Mamy kawały drewna. Więc jest jej ofiara. Dobra. Aktywujemy ją i biegniemy. Uła! Wow. Okej, dobra. Niestety najkrótsza droga jest zablokowana. Musimy pobiegnąć naokoło. A! Nie tędy. Chyba to dokładnie przeżywali wszystkie ofiary tych Wikingów, kiedy ich wioski płonęły. Okej, dajesz Senua. Świetnie. A teraz tutaj. Okej, tutaj mamy drogę. Już jesteśmy blisko. Ej, biegnij. Nie no, teraz, serio? Nie ma się lepszego momentu. A to... Próbować mnie zabić? No w sumie... Muszę ich pochwalić, to jest... Bardzo dobry moment, żeby próbować mnie zabić. Okej, ten dosyć szybko padł. Nie! Dosyć szybko padają.
Gdzie jest brama? Tutaj. Biegnij, Senua, biegnij! Sorry, sorry! Fiu. Stary głupcze, słabe podejście do życia. Nie po to człowiek pracuje nad swoim życiem, żeby nagle wszystko zapadło mu się z nie jego winy. Jedyne wytłumaczenie to nie płacz, wstawaj, żyj dalej. Tak to nie działa. Okej, dobra. W kolejnym miejscu. Kolejne wrota z trzema znakami. Dobra, weźmy je i szukajmy ich powoli. Tell me truth. How did you escape your darkness? Senua, once I found my purpose, I was no longer enslaved to the suffering I had to endure to reach it. Otworzyć? Chyba nie. Z drugiej strony. Chwila, czy to oznacza, że on się zabił? Nie, on przeżył to. Przecież ona go spotkała później. Okej, dobra. Dobra, i to jest... To jest znak, z którym na streamie całkiem długo się męczyłem. Nie wiem, z jakieś 10 minut tutaj siedziałem i czekałem. Czekałem, nie, szukałem tego. Okej, dobra, mamy tutaj kilka możliwości. Powiedzmy, tutaj jest... Nie. To jest podobne, ale to nie... To nie działa. To nie działa. Tam to również nie działa. Tam również nic nie działa. Przecież już widzę prawne rozwiązanie. Nie będę długo zwlekał. Znajduje się ono tutaj. Tak, ale na streamie jak grałem, to troszkę dłużej mi to zajęło. Dobra, teraz schodzimy na dół. Nie śpiesz się, Senua. Nie śpiesz. Dobra, drugi znak chyba powinien być gdzieś w tej chacie. A tutaj już widzimy. To nie było trudne. Dobra, trzeci znajduje się w tamtej chacie. Musimy przejść tym mostkiem. Jest gdzieś tutaj. Chyba jest gdzieś tutaj. O! Kamień. The Northmen believe that the world will be destroyed someday. They call it Ragnarok, the destiny of the gods. Asgard will be attacked by Surt and the fire giants. A monstrous wolf will swallow the sun, and the gods will fight in vain against them. Potrzebujemy to z drugiej strony zobaczyć. There is nothing they can do to prevent it, but Odin ever seeks knowledge. Mm.
Dobra, tutaj mamy. Dobra, to możemy otworzyć również te wrota. Tam mamy wrota ofiary. Patrzcie, one już chyba prowadzą do tego głównego kopca. Jak już było wcześniej widać ten kopiec. Te wrota już chyba do niego prowadzą. Okej, więc ciekawe, gdzie my jesteśmy już niedaleko. Ale najpierw musimy się zająć tymi wrotami. Okej, dobra. Ale zrobimy przerwę. Ponieważ w następnym odcinku będzie się działo. Tak, w następnym odcinku przechodzimy przez tamte wrota i zobaczymy, co znajdziemy przy tym kopcu. Więc póki co dziękuję wszystkim za uwagę i do usłyszenia. Cześć!